Oczywiście, witam was. Bardzo mnie wspierasz, słuchaj. Taki śmiech, to po prostu od razu wiem, że jestem w dobrym miejscu. Dzisiaj mamy kilka niespodzianek i fantastycznego gościa, naprawdę fantastycznego. Potem Państwu powiem, kto to jest, bo to jest niezwykła kobieta, która gra niezwykłą muzykę na niezwykłych instrumentach. Ale dzisiaj, ponieważ to jest spotkanie muzyczne, przyniosłam Wam coś takiego. Co to jest? O, no i dwie nazwy się pojawiły, Grzechotka i Maracas. No to co to jest? To jest Maracas, ale nazywamy go też Grzechotką, więc wszyscy mieli rację. Można potrząsać marakasem tak albo tak, ale można też uderzać o drugą rękę. Tuż nad stawem, gdzie szumią trawy, mieszka czapla, co dla zabawy, nuci wszystkie melodie świata, bo po całym świecie lata. Czapla wszystkie nuty zna, tra la 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 la, tak jak ty i tak jak ja, czapla wszystkie nuty zna. Jesteście bardzo zdolne, naprawdę. To jest pierwszy raz śpiewacie tą piosenkę i tak pięknie. To jest pani Patrycja Betlej, świetny muzyk, słuchajcie. Gra z topowymi muzykami w Polsce, między innymi z panem Leszkiem Możdżerem, z Kają. Ale oprócz tego, że gra fantastycznie na przeróżnych instrumentach perkusyjnych, to też używa rytmu i dźwięków do tego, żeby pomagać dzieciom terapeutycznie. Czy to jest bęben? Zgadza się. Jest to instrument, który nazywa się darabuka i który pochodzi z takiej dużej rodziny instrumentów kielichowych ze względu na swoją budowę. Jest to instrument, który przyleciał do nas z tą czaplą, można tak powiedzieć, z krajów arabskich, gdzie jest bardzo, bardzo ciepło. Ten dokładnie przywędrował do nas z Egiptu. Mieliśmy rozgrzewkę. I posłuchajcie, jak brzmi kachon. Brawo! Co to jest, słuchajcie? Chiński tradycyjny flet dyniowy, ponieważ jego korpus zbudowany jest z tykwy. Nazywa się ten instrument hulusi i jest tradycyjnym i narodowym instrumentem chińskim. Posiada trzy piszczałki. Ale czarodziejskie dźwięki. Podobało wam się? Widziała pani kiedyś takie rysunki? Pięknie zrobiliście. Zobaczcie, tu jest niebieska czapla i ma niebieski taki, jak to nazwać? Taki czubek? Grzebień, może być. Tutaj jest, o, tutaj to jest czapla wielokolorowa, zobaczcie. Wow! I nuty pokolorowaliście, przepięknie. Wszystkie nuty zna. Piękny ukłon, jak prawdziwi artyści, kłaniamy się.